Dzień dobry, witam Państwa. Zagramy dzisiaj w Core Keeper. Ja polecałem parę razy taką grę. Pixel art, to mi się rzadko zdarza. To jest, jeżeli ktoś nie słuchał moich historii na temat tego, to tak mi się trochę kojarzy coś między Minecraftem, coś między Terrarią, jakieś wątki RPG. Zrobimy sobie nową postać. Jak się świat nazywa? Jak się świat nazywa? Rock Life. I będzie taka ikonka jakaś, o, na przykład. I już. I się będzie postać nazywać... Będzie standardowa, nie będzie hardkorowa postać. Okej, teraz trzeba uważać, żeby nie zrobić dziewczynki. Co można jakoś zrobić? To myślicie, to chyba jest dziewczynka, nie? Ma większe oczy. Więc to chyba będzie chłopiec. Byle nie rudy, bo to wiadomo. Może być tak. Brązowe oczy, piwne, niech będą, koszulka, spodnie, no tutaj wiele rzeczy się nie dzieje, nie, w tej kwestii. I on się będzie nazywał Joe, bo dlaczego by nie? I background można sobie jeszcze ustalić, bo to jest tutaj RPG-owych rzeczy trochę. Czemu nie ma być łysy? No bo postać ma spełniać marzenia, a nie być tobą. No więc można sobie wybrać tak, Explorer. O, Explorer ma latarnię, to jest przydatna rzecz. To nie ma dużego znaczenia, ten background. Można być... To wszystko się zmienia, nad tym wszystkim można zapracować. Czy jest tu cokolwiek takiego, co jest niezastąpione? Co może... Nie, to wszystkie rzeczy, które tutaj są. O! A ten może przywoływać. A może to wezmę, może od Warlocka zaczniemy. Warlock to jest taka postać? Nie wiem, czy to jest ta konkretna postać, bo wiem, że jest... jest taka postać, która... Jest taki... dziedzina magii, że można przywoływać sobie pomocników. Więc może Warlock będzie miał na dzień dobry. Proszę się Państwa szykować. To jest taka sytuacja. Że w miejscu, które jest dawno i daleko, byłem uczestnikiem ekspedycji. I żeśmy szli przez las. Sobie. I potem coś zobaczyłem w tym lesie. Taki dziwny obiekt. Mówię, się dziwny to dotknę. I przyciągnęło mnie to. I dotknięcie się odbyło jednak. I to był zły dotyk. Nie oszukujmy się. I mnie trochę przepaliło. Ale to, że mnie przepaliło, to pomyśleli wszyscy, którzy byli ze mną. Natomiast my żeśmy się znaleźli w zupełnie innym miejscu. I oto, proszę Państwa, myśmy się znaleźli w absolutnych ciemnościach. Co my tu mamy? No, można przywołać sobie, jednak to od razu na dzień dobry dostajesz przywołanie. I mamy tutaj jedzonko jakieś, gdybyśmy zgłodnieli. A jedzonko to... Ono też leczy, to sobie na razie... Nie będę na razie przywoływał nic. Ale zobaczmy, co ja tutaj mogę. Mogę zrobić pochodnie? Nie mogę, nie mam nic. Będzie ciemno przez jakiś czas. Ale tylko przez jakiś czas. Bądźcie Państwo spokojni, nie martwcie się o mnie. Bowiem teraz mogę już zrobić pochodnie. Skąd znają Państwo te klimaty pochodniowe? Nie za głośno stuka tymi tutaj? Może ciutkę ściszę, co wy na to? Nie wiem, czy jest polska wersja językowa, nawet tego nie sprawdzałem. SFX. Wyłączymy. Pochodnie też można sobie na przykład zostawić w takim miejscu. Niech sobie tutaj będzie. Będzie odrobinę jaśniej. To jest ten rdzeń. Jako, że nasza postać się nazywa Core Keeper, czyli nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, strażnik rdzenia. No to będę się tutaj budował głównie.
Mamy drewna, zapasy, bardzo dobrze. Przełożymy je sobie tutaj. Jedzonko tutaj. No, tu będzie można zasadzić kolejny korzeń, gdyby Państwo byli ciekawi. Pozbieramy grzyby. Ale najważniejsza rzecz, jaka nam została do zrobienia, to zbudowanie podstawowego workbencha. Co jest? Czemu mnie nie chce się postawić ten workbench? God damn it. No? O, jest. Ciekawe. Może coś miałem źle. No i już mogę zrobić miecz. Szkoda, że nie mogę zrobić kill-off, by się przydał. Dobra. Tutaj będzie trzeba zrobić taki miedziany copper bench. Tfu, workbench. Może zrobimy sobie pancerz. Mamy chyba zapasowe rzeczy. Tyk. No. Czyli taki standardzik Państwo kojarzą. Mam nadzieję. Oto jestem przygotowany. Trzeba będzie się przekopać ręką. Zakładam. A, zrobimy jeszcze parę pochodni. Może zrobimy ich zapas. I przy okazji, jak już sobie wykonujemy rzeczy, to też przybywa nam umiejętności, na przykład crafting, wszystko jest na drzewkach. Biegamy, przybywa umiejętności i tak dalej. Pod tabem masz kill. Aha, faktycznie, on jest tutaj. O, dzięki. Można też skrzynkę sobie. Myślałem, że kill jest... No dobra. Ale to jest drewniany kill, to on tam... Wielkich sukcesów drewnianym kill-offem nie osiągnę. Niestety, żeby korzystać z kill-offa, trzeba odłożyć pochodnie, więc ciemność jest. Położymy sobie pochodnie tutaj. Zapomniałem już. Okej. Okay. Wykopaliśmy trochę tego. Miedzi. Nie wiem dlaczego. Koper to miedź, prawda? Nie wiem dlaczego miedź jest składnikiem. Takim istotnym. Przecież miedź jest bardzo miękka. Potrzebuję zbudować sobie... Okej. Okay. To też będzie proces. Potrzebujemy zbudować piec. Żeby zbudować piec, potrzeba bloki ziemi. Koper to koper. Okej. Okay. Że co, że stary jestem, żeby grać w taką grę? A nie jesteś za bardzo upośledzony, żeby korzystać z klawiatury? No to jest taka możliwość, nie? To jak gra wygląda, bardzo często niewiele ma wspólnego z tym, o czym jest i jaka jest. No dobra. Miedzi nadal nie mam, ale już może mam odpowiednio dużo ziemi, żeby zrobić piecyk. Tak jest. I zaczniemy wytapiać miedź. Bardzo dobrze. No mówiłem, to jest taki Minecraftowy vibe zdecydowanie. Czy dorośli nie mogą grać w gry dla dzieci? Wiesz, no każdy z gry... O, tutaj eksplodujące są te. No już, zapotrzebowanie na ziemię właśnie zostało zaspokojone w pełni. Jakieś grzybki rosną. Coś mnie napastuje. Czekajcie, potrzebuję tutaj położyć pochodnie. To jest jakiś wredny grzyb. Jak się tego używa? A! Okej, okay, to fajne. To ktoś będzie za mnie walczył. To ja nigdy nie grałem Warlockiem wcześniej, więc... O! Piątek. Ej, ten, on długo taki... No, to on lata. Ja nie muszę walczyć tutaj. Okej, okay, to mi się podoba. Jak ktoś za ciebie wykonuje robotę, to jest zawsze sympatyczna rzecz.
Octopath Traveler? Jest, faktycznie, Octopath Traveler to jest fajna gierka RPGowa, tylko... Ale próbowałem pograć chyba na Switchu, to kupiłem sobie, jakoś się nie wkręciłem w ogóle. Okej, rozłóżmy tutaj też pochodnie. Muszę latarnię zbudować. Jak najszybciej. A, po jakimś czasie znika mi ten duszek. Czy ten nietoperz. Ile można mieć ich? Chyba gdzieś to jest w ogóle opisane? Zobaczmy sobie. A. Maksymalnie mogę mieć jednego miniona. Być może wraz z rozwojem umiejętności przewołania to się zwiększa. Okej. Czy już wróciłem na siłkę? Jeszcze nie. W przyszłym tygodniu wracam. Teraz mam inne sprawy na głowie. Trochę się wszyscy martwią o siłownię, bo to jest taka... znaczy wszyscy. Bo byłem u fizjo, żeby coś tam załatwić, bo mnie coś z plecami męczyło. I powiedziała, że tam nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z siłownią. Jak zaleje, to będzie problem. A mogę zbudować? Nie mogę. Jeszcze mi brakuje jednego miedzia. Okej. To mógłbym naprawić. Jest takie do naprawienia coś, tylko żeby to naprawić, potrzeba części. A części też nie mam, więc chyba lepiej będzie po prostu zbudować kolejny sobie. Dobra. Tak czy inaczej, chyba łatwiej będzie zbudować kolejny kilof. Drewniany po prostu, a ten potem wywalimy. Mówisz, że co, że na Switchu źle? Że grałem na Switchu i dlatego mnie to znudziło? Ja wiem. Na przykład w Diablo 3 grałem na Switchu bardzo dużo i mnie nie znudziło. To nie jest chyba kwestia urządzenia. Chyba najwięcej właśnie czasu grałem w Diablo na Switchu. A Diablo 3 na Switchu jest? Na pewno będzie na Switchu dwójce. Aha! Ciemno jak cholera. Mamy talent w górnictwie. No widzicie, drzewka. Każda umiejętność ma swoje drzewka. Jest Diablo, no ale to chyba nie ma sensu w Diablo 3 grać. O, głodny się robię. Zjedzmy sobie. A będzie niedługo grzyby ugotować. Po dwóch streamach mi się gra znudzi? Ale to ja nie gram w tę grę na streamach. Ja w tę grę gram na sobie sam, prywatnie. Kurde. Kopałem coś. Wiesz, jak mi się ten mikrofon popsuje, to mi wywala aplikację jedną i powinienem najpierw zamknąć aplikację, a potem dopiero wyłączyć mikrofon. Jak sytuacja we Wrocku? A daj spokój, już nie chcę o tym gadać, dlatego odpaliłem gierkę. Cały poranek żeśmy gadali o Wrocku. Teraz muszę trochę, znaczy o powodzi żeśmy gadali, muszę trochę odsapnąć. A swoją drogą, jak się nie gra Warlockiem, bo widziałem, że są specy od tej gry. Jak się nie gra Warlockiem, to skąd zdobyć tą księgę do przywoływania? Można jakoś zrobić? Nie można. To jest tylko dla Warlocka specyficzny przedmiot, czy... Nie widzę tu nigdzie takiej księgi, nie? Dropnie mi? Mam trochę godzin w jednej, w tym... Na jednej postaci i nie dropnęło mi. Do tej pory, a bardzo chciałem popróbować z przywołaniem.
Ciemności, ciągle ciemności. O, woda. No to fajnie, jakbym chciał coś wyhodować, to już mam wodę. Kolejna miedź. No to jest taka, wiecie, do wychillowania zdecydowanie gra. Rozłożyłem regularnie te? Jest bardzo ważne, żeby ułożyć. Ja to muszę mieć wszystko. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Ile tu jest? 1, 2, 3, 4. I na piątej pozycji, nie? To muszę wcześniej, o tu. Teraz się zgadza? No zgadza się. Chyba tu jest jedno za daleko. Macie tak? Jest jakaś nerwica natręctw, że wszystko musi być równo ułożone. Nie, teraz jest za blisko, było dobrze. Czy więcej planuję vlogów? Tak, nawet już mam kolejny vlog przygotowany. Szymon go ma zmontować, dzisiaj wrzuci. Więc no tak, ja... To jest też tak, że no ja bym... Ja lubię robić, wiele rzeczy lubię robić. Lubię robić podcasty, lubię robić te dramy, lubię robić gierki. I taki czynnik, który decyduje o tym, co robię, to co się bardziej ogląda. Więc jak vlogi będą się oglądały, to będę ich robił więcej, bo to jest taka rzecz, która mnie inspiruje. Chyba powinno być jasne i zrozumiałe. Tutaj mogę wypełnić? Wiem, że mogę. Mosty mogę w ogóle budować, dużo rzeczy mogę robić. Na razie to ja muszę wykopywać skały. Kurde, znowu mi się... O, za blisko. Tutaj. Dobra. Przetopiłem sobie więcej tego. Kopru. Niech będzie. I możemy sobie zbudować ten warsztat. Miedziany warsztat. I tu już można sobie zrobić porządny kilof. Cyk. A tu by... Dobra, potrzebuję trochę więcej kopru, ale to już będzie szybciej szło kopanie. Jest też tak, z vlogami to jest tak, że no w pewnym momencie trochę ci się wyczerpują przeżycia, jakby nie patrzeć. Ja mam dosyć taki spokojny tryb życia, że sobie postreamuję, wyjdę na spacer, pójdę na siłownię i to tak, to wystarczy materiału na, nie wiem, parę vlogów tylko. No w pewnym momencie nie ma nic więcej do pokazania. No i to też jest takie. No ja nie jestem jak nie wiem, jak Casey Neistat, który po prostu żył tym i sobie organizował przygody. Ja to jestem domator, lubię posiedzieć w domu, pogadać z rodziną. A to nie jest interesujący content na dłuższą metę, na podcasty. Lubię, na przykład bardzo lubię interakcje z dziećmi, ze swoimi, żeby wszystko było jasne. Ale no też dzieci, pokazywanie dzieci w internecie jest szkodliwe, o czym wiecie, nie? Więc to jakby jest parę rzeczy, które są dla mnie ważne, czyli dzieci, rodzina, gry, YouTube. No i niektóre rzeczy no po prostu się nie da się na nich robić kontentu, bo to jest szkodliwe. No więc trochę mi się wyczerpują tematy. Może jest jedna taka rzecz, o której myślę od dłuższego czasu i może najwyższa pora się za to zabrać, czyli gotowanie, bo ja też lubię gotować i lubię opowiadać o gotowaniu. Więc... O! Załatw go. Tak jest. Więc mógłbym połączyć i vlogi, i gotowanie. Teraz przy dzisiejszym vlogu przejeżdżałem koło takiej swojej ulubionej restauracji i powiedziałem, że jak Państwo będą oglądali vlogi,
to ja będę, to może pojadę gdzieś właśnie i coś nagram z jakiejś restauracji. To jest taki książulowy content bardziej wtedy. I to też mogłoby mnie ciekawić. Więc mam jakieś tam opcje jeszcze? I pomysły? I bo czasami wiecie, jak to jest, znaczy jak się zasiedzi przy streamach. Doba ma jednak 24 godziny, zawsze coś kosztem czegoś. Lubię robić to, co robię teraz na YouTubie, czyli pograć w grę, ponagrywać podcasty, okazjonalnie zrobić jakąś dramę. I wiele więcej mi do szczęścia nie potrzeba, ale też lubię eksperymentować. Może akurat coś fajnego się wymyśli, nie? I tak przydarzył się taki vlog i nagle ludzie zaczęli oglądać te vlogi. Mówię, no dobra, no. Możemy porobić, możemy się pobawić w to trochę. Może akurat ludziom przypadnie to do gustu na dłuższą metę. Ja wychodzę z domu bardzo często, a to też jest takie, no. Może warto jednak wychodzić z domu i nagrywać rzeczy, żeby też dać ludziom takie poczucie, że jednak robisz coś poza piwnicą, nie? Bo jak ktoś ogląda moje materiały, ludzie lubią takie uproszczenia. Ja cię widzę tylko w piwnicy, to znaczy, że jesteś tylko w piwnicy. I być może moje życie nie jest przesadnie ekscytujące, no ale jednak robię rzeczy także poza domem. O! Zniszczyłem pochodnie. Aż się przestraszyłem. Tego zniszczenia. Bym zrobił alerty dla subów? O Jezu, tyle razy żeśmy o tym ogadali. A po co miałbym robić alerty dla subów? Powiedz mi, Shadow. Chyba tu jesteśmy, coś tu krzywo się zadziało, nie? Chyba źle została ułożona ta pochodnia. Czasami muszę policzyć. To jest 2, 3, 4, 5. Tu powinno być. O tak. Teraz dobrze, dobrze. Strasznie dużo trzeba tych pochodni narozkładać, żeby światło było. O, patrzcie, tutaj jest więcej. W sensie tu jest więcej. Dobrze jest? Oszaleję z tym układaniem pochodni równo. Coś tu jest nie tak. Jakiś tutaj. Albo tu o jedną dalej. Tak jest dobrze? Czy ja funkcjonuję jak normalny człowiek? Ja lubię taki mit trochę nerda, który siedzi w piwnicy całymi dniami i gra w gierki. Ale tak się nie da żyć. No, jak masz rodzinę, która jest w stanie cię zaakceptować, no to musisz mieć trochę ludzkich zachowań. Nie? Musisz przejawiać ludzkie cechy, że tak powiem. No, nie każdy może być Asmongoldem, no, nie oszukujmy się. Czasami ktoś potrzebuje takie zachować pozory normalności. I jakkolwiek bym Asmongolda nie lubił, znaczy, czy ja dobrze sformułowałem? Ja lubię bardzo Asmongolda, to jednak preferowałbym inny styl życia. Okej. Więcej kopru. O, niech się przetapia. Potrzebuję naprawić. A, potrzebuję coś zbudować. No, to jest takie. Jest to niewątpliwie przyjemna gierka. Ile potrzebuję? Jeszcze jeden koper. A więc niech to się wytapia, a ja tutaj sprawdzę ułożenie tych pochodni, bo tu jest jakiś błąd chyba. W tym miejscu, ale to nie przekopię dalej. No ale tu już taka autostrada pochodniowa się zrobiła.
cenne. Zawsze jest miło, jak się podziękuję za suba. No, pewnie, że jest miło, ale to bierz pod uwagę też, że jak się dziękuję za suba, to się odrywasz od tego tematu, który omawiasz i wszyscy pozostali widzowie muszą też słuchać tego podziękowania. Nie? Oni nie zasubowali. Ja bardzo często, jak mam takie momenty, że sobie tam rozmawiamy w ogóle o streamowaniu, to zawsze mówię, że dziękuję za te subskrypcje. Ale nie chcę tego robić w trakcie, bo to zaburza... Zaburza streama pozostałym widzom, nie? Tak to widzę. Może jest to zasadne, może nie. Faktycznie głodny się zrobiłem. Potrzebuję jakichś dodatkowych rzeczy, na przykład garnka, żeby ugotować sobie zupę. Okej. Może kuchnię zrobimy trochę niżej. O, tutaj na przykład. I to w ogóle też fajna jest kwestia z tych przepisów, że mieszasz dwie potrawy i ci wychodzi jakaś inna. I potem możesz sobie zobaczyć, jakie masz przepisy. Czy widziałem zwiastun nowej polskiej gry Band of Crusaders? Nie widziałem. Więc to, że ja nie dziękuję za suby, to nie wynika z tego, że nie mam wdzięczności, tylko właśnie z tego, że i to jest też, co wiele razy powtarzałem, powtórzę jeszcze raz, że nie chcę, żeby ludzie mnie subskrybowali dlatego, że ja ich nagradzam uwagą jakąś, nie? Że czasami niektórzy mają takie motywacje, że to nie jest właściwa motywacja. Za dużo tu myślenia jest nad tym też, szczerze mówiąc. Czy ja wszystkich widzów cenię, nie tylko subów? Nie, no nie oszukujmy się, ja subów cenię znacznie bardziej. To jest, znaczy nie przesadzajmy. A! Shit. No bo jestem głodny, na to wygląda. A, zapomniałem. Zjedzenie tego pożywienia powoduje, że się świecimy przez jakiś czas. To korzystne jest z wielu różnych powodów. Czy tu się wychodzi na powierzchnię? Nie jestem do końca pewny. Może to jest powierzchnia. Są takie miejsca, które są odsłonięte, ale wydaje mi się, że to jest jedna wielka jaskinia, przynajmniej na razie. Czemu nie byłem na siłce ostatnio? Kiedy masz na myśli ostatnio dokładnie? O, jeszcze tutaj widzę. Miedź. Powinienem sobie chyba ogarnąć też jakiś miecz, żeby załatwiać te stworki, też pomagać trochę temu mojemu latawcowi. One są nietykalne, bo nikt ich nie atakuje. Całkiem to zabawne. Że wykonuje za mnie ten stworek całą robotę. Atakuj. Nice. Co chciałem powiedzieć? Co ty mi tutaj? Ta. Billy Blockers, tak się nazywasz? Ty chcesz... Znaczy, nie, to w ogóle jest czasami...
czasami patrzę, jak ktoś pisze rzeczy na YouTubie, znaczy w komentarzach, na czacie. I z jednej strony mówię, opa, parę jest racjonalnych wpisów i nagle jakiś taki z dupy. Mówisz o plecaku, mówisz o rzeczach związanych z grą, a potem coś mówisz o moim OnlyFansie. I mówię, no nie wiem, upośledzony brat mu usiadł na miejsce, na ten jeden komentarz, czy coś w ten deseń? Powiedz mi, jaka to zasada działania obowiązuje w takich sytuacjach? Że piszesz rzeczy w miarę ogarnięte, a potem nagle ni stąd ni zowąd wychodzi ci spod palców jakaś taka skrajna głupota. Ja jestem takim, mówię, jak ktoś jest głupi, nie? To z reguły jest to głupota powtarzalna. A tu jakbyś kostką rzucał, że raz napiszę coś sensownego, a raz palnie jakąś głupotę, która w ogóle nie ma sensu i nie wiem co zrobić w takiej sytuacji. Ja nie wiem jak się do tego odnieść, nie? Że okazjonalnie się jest półgłówkiem? Na czym to polega? Skąd to się bierze? To mnie ciekawi, mnie to. Ustawiłem chyba dobrze. To są takie sytuacje, które trudno wyjaśnić mi osobiście. Okej. Okay. Gdzie ja w ogóle się zapędziłem? Łatwiej będzie się przekopać tam do góry? Chyba tak. Oh, shit! Patrzyłem się na czata, prawie mi wybuchło w twarz. Czasami jak tak wybucha, to odkrywasz coś ciekawego, nie tym razem jednak. Frostum, bo być może jest to słuszna obserwacja. Dobra. Zróbmy sobie trochę jedzonka. Okej, kolejna miedź do wytopu. Co ja mógłbym? Pułapkę mógłbym zrobić. To jest podstawowy ten stolik. Ten mnie bardziej interesuje. Tu jakieś można elektronikę już robić. No, można zrobić lampę. Tylko żeby zrobić lampę, to trzeba slimy znaleźć. Okej. Możemy też przetopić... Możemy też przetapiać piasek na szkło. Oh, fuck! No! Jesus. Niestety, skąd ja w ogóle bombę mam? Chciałem, że wysadzę sobie totalnie. Ale na szczęście garnek się uratował. A zawartość tego garnka też się uratowała. No dobra, to nie jest źle. Nie jest źle, proszę państwa. Sytuacja jest uratowana. Okej. Zjedliśmy sobie jedzonko jakieś. O tym trzeba pamiętać. Gdzie są słowa runiczne i sety w Diablo 4? W Diablo 4 wielu rzeczy brakuje. W Diablo 4 podstawowym problemem jest chyba to, że gra jest bardzo kiepsko... System rozwoju postaci jest bardzo kiepski w Diablo 4. Powiedziałbym, że to jest jakiś znaczący problem. Kopaniem, ale tak naprawdę to chyba muszę poszukać jakiejś okazji, żeby powalczyć. I polutować mobki, nie? Obecnie sytuacja z powodzią. No jest na razie w piwnicy mi nie zalało. Więc jesteśmy bezpieczni. Mam prąd, mam internet, więc należy wyjść z założenia, że... No, że jest okej. Jakby mnie nie było dzisiaj rano, no to można by wyciągnąć wniosek, że zdarzyło się coś niedobrego. Tak długo jak tu jestem, to wszystko jest okej. Więc widzę... To już mi się dzisiaj cały ranek gadałem o tych powodziach, więc mi się już trochę nie chce. Też niezdrowo myśleć o tym. Zaraz jak wyjdę zresztą z tej piwnicy, to zaraz będę z żoną gadał i moja żona to tak
samochód przewieźmy, zróbmy wielkie zakupy. O Boże, tyle rzeczy. Do roboty. Więc... No więc jestem jakby w życiu jestem otoczony tymi powodziowymi sytuacjami. I no i czasami mi się już nie chce gadać o tym. Czy Starlinka wykupiłem? No nie, nie wykupiłem. Tylko nie wiem, właśnie można sprawdzić jakoś we Wrocławiu? Starlinka jak działa? Elon to powinien za darmo udostępnić tutaj w związku z sytuacjami powodziowymi. A nie wiem, po co kupować wodę, skoro z kranu możesz sobie teraz nalać 50 litrów i mieć zapas. We Wrocławiu jest bardzo dobra woda w kranach, na razie przynajmniej. Więc odkręcasz kran, nalewasz do butelki i masz. Nie jest to bardzo dobra woda? Jest, myślę, że jest wystarczająca woda. Ja piję tylko z kranu wodę. Co prawda przez filtr przepuszczam najpierw. Było fake info, że woda jest zatruta. Wydaje mi się, że ta woda, która płynie aktualnie w powodzi, raczej nie zachęcałbym do picia tego. Bo tam woda przepływa przez różne miejsca, także przez cmentarze pewnie i to, co ze sobą zabierze, nie do końca jest właściwe do spożycia. Więc nie wiem, czy fake info z tym zatrutym, to ja bym nie pił wody z powodzi. Jeśli mam być szczery. Postawmy sobie jakąś skrzynię gdzieś tutaj. Bo część rzeczy nie potrzeba ze sobą dźwigać. No nie? Wojsko ma zakupione Starlinki? O. Starlink to jest niewątpliwie dobra rzecz. Niezależnie od tego, co kto myśli na temat Elona Muska. Tak mi się wydaje. Okej. Tu małe poprawki w oświetleniu muszę wprowadzić. No, wszyscy są ciekawi, jak tam sytuacja powodziowa, wiadomo. Ja to rozumiem. Nie irytuje mnie to nawet za bardzo. Może ciuteńkę. U mnie na psim polu, raczej bez spokoju i bez obaw, to wiesz, wszyscy mieszkańcy psiego pola w to wierzą głęboko. Ale powiedziałbym szczerze, że poszedłem, pogadałem z sąsiadami, pogadałem z babkami w sklepach. Z reguły ja nie jestem specjalnie rozmowny, ale to taka jest sytuacja. Łatwiej się rozmawia, kiedy wszyscy mają wspólny temat, więc pogadałem z ludźmi i wszyscy są mega spokojni tutaj na tym osiedlu. I wiecie co, to mnie jeszcze bardziej niepokoi niż cokolwiek innego. Bo też rozmawiałem, jakie mieli perspektywy w ubiegłych latach i mówią, że poprzednio się bardzo bali, zwłaszcza w 97 roku i nic się nie stało, no to w związku z tym teraz już się nie boją. Bo się nic nie stało w 97, nic się nie stało tutaj w 2010. I myślę sobie, kurde, to jest taki... Może się ironia losu przydarzyć, nie? W takiej sytuacji. Że się bali przez ostatnie parę lat i nic się nie wydarzyło, a teraz się nie boją? Nie? Mam takie. Myślę sobie... Czy to dobrze, czy źle? Typowy scenariusz katastroficzny, no. Ludzie się przestają bać i wtedy dochodzi do tragedii. No ale też nie chcę. Tfu, tfu, tfu.
czarne scenariusze, nie? Cyk. Okej, autostrada. Dobrze poukładane, czy tu jest za duża przerwa? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, dobrze. Idealne kwadraciki. Tak, mogę. W ogóle dla mnie to jest. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to dla mnie gra mogłaby być właśnie o tym, żeby równo układać pochodnie. Zabawne, do jakiego stopnia mnie to rajcuje. Ludzie nie ignorują ludzie. Każdy gdzieś tam ma jakieś zapasy wody, jedzenia na takie sytuacje. Ale też gadałem z moim sąsiadem i on mówi, wie pan co, panie Remigiuszu? On mówi, panie Remiku, to jest tak, że w tym miejscu albo będzie super bezpiecznie, albo nas tak zaleje, że nie ma o czym mówić. I żadne worki nie pomogą. Ja mówię, okej. To grubo. No tam jest faktycznie, jak te wały się przeleją, no to może być krucho po prostu. Tak, będzie sprawdzany Frostpunk, będzie. No, nie mam do tego głowy aktualnie. Tutaj sobie gram w Corekeepera, bo to jest super taka prosta rzecz. Tutaj nie trzeba myśleć za bardzo. Po prostu chodzisz sobie, kopiesz, tam możesz pogadać, a Frostpunk to jednak trzeba te mechaniki poznać dokładnie i... I to jest taka sytuacja. Po prostu potrzebuję czegoś takiego, co nie wymaga skupienia. Też nie potrafię się oderwać od tego myślenia. No cały czas się martwię. No wolałbym jednak nie... No, jak, ja... Też jest takie, jakbyście oglądali moje materiały, to zawsze mówiłem, że nic mi do szczęścia nie potrzeba. Nie potrzebuję zarabiać jakichś wielkich pieniędzy, nie mam wielkich współprac. Jak mam jakieś propozycje, to w większości nie podejmuję. Dlatego, że wszystko mam. Mam dom, mam rodzinę i nie chcę sobie kłopotów na głowę sprowadzać. A teraz strata tego domu, no to byłaby trochę katastrofa, no. Co by nie mówić. Bo to wszystko, co zawsze zarobiłem, to inwestowałem w ten dom. Żeby się żyło najlepiej, jak tylko może się żyć. No i gdybym stracił ten dom, to praktycznie wszystko, nad co pracowałem, bym stracił, no. Znaczy, stracił dom, no. Wszystko jest do odremontowania, ale... Nie byłoby to przyjemne doświadczenie. Co tu dużo gadać. Może powinienem tu mostek postawić, jakiś taki właśnie. Niech będzie. O, tego szukałem. O kurde, tu rybki można łowić. Jest łowisko, to może tego łowiska nie będę już zamykał. Czy ja potrzebuję pieniędzy na zapasy? Nie, niczego mi nie brakuje. Spokojnie. Spokojnie. Tu jest gdzieś boss. Słyszę go. Muszę wrócić. Dobrą zrobiłem przerwę, czy za długą? Jeden, dwa, trzy, cztery. A, za długą. To powinno być. Tak powinno być. Teraz będzie idealnie, nie? Muszę tu ułożyć jeszcze pochodnie. O!
potrzebne mi są te glutki, żeby pochodnie zrobić. Muszę sobie zdecydowanie miecz wykonać jakiś. Au. Żeby pomagać temu mojemu nietoperzowi. Czemu odpowiednia przerwa między pochodniami jest... No bo to jest mój ten... jest moja przypadłość. Taka. Ukryta nerwica natręstw? Powiedziałbym, że nawet nie jest przesadnie ukryta, co? Potrzebuję więcej takich glutków, żeby zrobić pochodnie. Potrzebuję naprawić sobie sprzęt, ale chyba nie mam jak naprawić, bo mi brakuje materiałów. O, nie, miałem. Dobrze. I może zrobię sobie mieczyka jakiegoś, żeby pomagać trochę. A to trzeba by zbudować kuźnię. Chyba mam materiały, żeby kuźnię zbudować. Oto. Okej. Mogę wykuć tak. Miecz to na pewno. Tarczę. Może pancerze. Może taki pancerz. Będę teraz mógł toczyć walkę ze stworami różnej maści. Tu by coś można odłożyć. Kurde, jedzenie się kończy. Okej. No, dobra, mamy problemy. Mamy braki. Braki z jedzeniem. Trzeba wyhodować trochę rzeczy na przyszłość. I tak. Miedzi nie mam? Niedobrze. Może tu jest. Okej, tu trochę było. To do przepalenia. Tarczę trzeba wyekwipować. Się zasłaniać. W porządku. Miecz jest. Tarcza jest. Teraz tak. Trochę trzeba zadbać o jedzenie. Trochę za późno. To mogę jeść grzyby zwykłe i to będzie coś, ale potrzebujemy... zrobić parę rzeczy tutaj. Tak jest dobrze? Coś mi tu nie gra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, jest dobrze. Teraz tak. Muszę konewkę zrobić, żeby podlewać wodę. Bo nawet jak mam... nawet jak mam tutaj, mogę zasadzić coś. Okej. Spokojnie, spokojnie. To trzeba. Rolnictwo wymaga namysłu. I gdzie ja tu wodę mam? Na szczęście niedaleko. Zanim wodę, to konewka najpierw. Konewka jest do zrobienia tutaj. Cyk. Proszę Państwa, rolnictwo. Znowu jestem głodny. Oczywiście trochę za późno, bo zanim mi tutaj wyrosną rzeczy, to minie trochę czasu. Więc będę musiał jeść surowe grzyby, na to wygląda. Chyba, że tutaj mamy coś jeszcze. Ale tak, surowe grzyby tak czy inaczej. Zostały mi do zjedzenia. Podlane, 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 podlane. Ops. Surowe grzyby są ratunkowe. Bo z jedzeniem to jest tak, że można jeść praktycznie wszystko, ale żeby coś ugotować, to są potrzebne chyba różne produkty. Ej, w ogóle mam taki problem, że nie potrafię rozdzielić przedmiotów na części. Powinno być z shiftem podzielenie, ale jakoś mi nie działa. Ani control, ani alt. Próbowałem w ustawieniach sprawdzić. Byłem ciekawy, czy grzyby z grzybami mogę połączyć.
ale na razie bez powodzenia. No właśnie, kontroli prawy przycisk myszki próbowałem, nie działa mi. Jeszcze sprawdzę. Nie działa mi. Nie wiedzieć czemu. Ani prawy, ani lewy. Próbowałem różne sposoby i jakoś... Może coś w ustawieniach zmieniłem. Z shiftem też mi nie działa. Wszystkie kombinacje próbowałem. Środkowy, lewy, prawy. Takie same dwa grzyby mogę wrzucić? No dobra, to zaraz sobie zrobimy to inaczej. Skoro z jakiegoś powodu nie mogę rozdzielić, to po prostu poszukam grzybów. Gdzieś tu rosły przecież na pewno. O, proszę bardzo. Dawaj go. O kurde, mieczem to dużo większe obrażenia, co? Dobra, mamy zebrane parę grzybów. Zobaczymy, co. Już wszystkie kombinacje próbowałem z tym rozdzielaniem rzeczy. Jak nie działa, to nie działa. Zobaczymy, co się tutaj ugotuje. O, zdecydowanie dobra zupa. Dużo oddaje ta zupa zdrowia. Nie? Ale jesteśmy bezpieczni. Gdyby państwo nie zauważyli, to lewy górny róg. Jest pasek życia i pasek jest głodu. I jeszcze oprócz tego jest pasek magii potem, jakby ktoś chciał czarami rzucać, ale to trzeba znaleźć magiczną różdżkę. Czyli wstępnie jesteśmy uratowani. Nie umrzemy z głodu. Już tutaj rosną rzeczy. Może zbuduję jeszcze jedną skrzynkę. Na jakieś nasiona i tego typu rzeczy postawię to w pobliżu poletka mojego małego. I te wszystkie rzeczy, które... No. Przerzucę tutaj i konewkę też tutaj dam. Z noktowizorami patrolują, żeby złodziei, szabrowników, no to jest... Najgorsi ludzie, to są najgorsi ludzie, kurde. Okradają, no już w ogóle zero honoru. W ogóle o jakim honorze ja myślę, ale... Ludzie, którzy okradają... ludzi w potrzebie, to jest najgorsza grupa. To jak ten szalony reporter, nie? Że ludzie chcieli jechać do Ameryki, żeby zarobić na życie, a on im pieniądze zabierał. Potem co prawda oddał, ale wiadomo, że nie oddał z dobrej woli. To najgorsze szuje. Jest właśnie taki chłop, co by kurde pojechał i by okradł ci chatę, jak uciekasz przed powodzią. Nie mieczem? Ja nie robię mieczem. Ja wiem, że to wygląda, jakbym robił mieczem, ale to jest kill-off. Kill-off jest wybrany, wiesz? Miecz się nie zużywa. Wiem, że to wygląda, jakbym mieczem ciachał. Też byłem zdziwiony tym. To chyba jakiś błąd jest. Okej. Uniki. Kurde, musiałbym zrobić... Dobra, mam pomysł na inną zupkę. Zrobimy zupkę... W ogóle latarnię. Czemu ja latarnię? Aha, bo potrzebuję... Już wiem. Potrzebuję oleju. Ale póki latarni nie mam, to będę musiał się posługiwać jedzonkiem. Tu mamy dwie. O, zaraz się ten... Jak ten polityk, co okradał rodziców chorych dzieci, no... Obiecując im jakąś specjalną terapię.
Można mieć miecz i pochodnie jednocześnie? Nie wydaje mi się. A! Masz rację. Tylko, że nie możesz używać miecza. On po prostu przekłada przedmioty. Fajny, fajny patent. To będę z tego korzystał częściej. A jak odwrotnie zrobię? Nie, odwrotnie się nie da. Okej, dziękuję, dziękuję. To dobra porada. Cenna. Nie chce mi się nigdy hodować tych rzeczy, to dużo czasu zabiera. Aha. Mamy tutaj jedzonko, które daje światło. W ogóle magia też się pojawiła tutaj? Czemu? Nagle? Mimo to dalej go wybrali na posła, bo ludzie głosują, mają wywalone. Jeżeli ktoś jest na czołowych miejscach na liście, to po prostu na niego zagłosują i tyle. Nie wiedzą, kto to jest. Bardzo mało jest osób, które świadomie podejmują decyzje wyborcze. Głosują na partię i nie patrzą nawet, kto tam jest. Auć. Wiecie, jak jest, nie? No to jest niezły patent w ogóle. Mieć tarczę wyciągniętą i niech minionek zabija, nie? Zawsze tam jakieś obrażenia się zablokuje. A z Czarneckim też, no Czarnecki to też jest wyjątkowy egzemplarz. Z Czarneckim to było masę różnych takich sytuacji. To, że on jest krętacz, to było wiadomo od zawsze. Ale on też w paru resortach pracował i za każdym razem jak w tych resortach pracował, to były jakieś afery z pieniędzmi. Jakieś tam były takie poważne problemy związane z niegospodarnością. Czy z wykorzystywaniem środków unijnych. On to jest... Pod tym względem to jest facet, który ma niesamowitą historię. No, ale jest spadochroniarz z niego najlepszy chyba w Polsce i zawsze wyląduje na cztery łapy. Taki kot on jest. No ma talent akurat w tym zakresie. Niesamowity. Wow. Ostro. Są ludzie. To jest też, czasami jest zabawne, nie? Że ludzie, to też my bardzo liczymy na to, żeby sprawiedliwość się zdarzała. I patrzysz na takiego człowieka, który robi numery i przekręty robi i on ma przez całe życie sukcesy i przez całe życie u władzy. I myślisz sobie, kurde, wiara w sprawiedliwość chyba trochę jest naiwna, nie? No proszę, tutaj dostaliśmy się na zewnętrze. Gdyby państwo byli ciekawi, co to za miejsce. Jakieś jednorożce tu łażą. Więc nie ma się co za bardzo zastanawiać nad tym, co tam w świecie polityki ludzie osiągają. Trzeba żyć swoim życiem i mieć wywalone na to, bo jak nie masz wywalone, to za dużo frustracji powoduje czasami. Jest też tak, że jak
Są dwa etapy. To jest tak jak... Jak to Państwu wytłumaczyć? Na jakimś etapie w życiu rozumiesz, że sprawiedliwość nie działa i że nie ma sprawiedliwości na świecie, nie? I to jest taki etap, który no... Dzięki niemu rozumiesz rzeczywistość trochę lepiej, ale potem jest inny, też ważny etap, pogodzenie się z tym faktem. Że tak jest. I to dla niektórych ludzi jest tak trudne, że do końca życia się z tym nie pogodzą i cały czas są wkurzeni, cały czas mają takie poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Przy czym to, że się z czymś pogodzisz, to nie oznacza, że akceptujesz to, nie? Na niektóre rzeczy po prostu nie mamy wpływu. Czy New World umarł? Teraz trochę umarł, ale jak wyjdzie ta wersja konsolowa, to myślę, że tam pojawi się znowu zainteresowanie tą grą. Okej. Ale fajnie z tym minionkiem, muszę powiedzieć Państwu. Wcześniej nie grałem. Aha. Rozwaliła się ten, ale dostaliśmy jeden punkcik talentów. W kopalnictwie. Oto, proszę Państwa, wykorzystany punkcik talentów. Okej. Wracamy. Czy to jest Terraria Vizo? Być może. Ja nie wiem, czy w Terrarii były punkty talentów? Drzewka rozwoju postaci? To nie jest idealna gra dla mnie, no bo pixel artów to ja nie za bardzo, ale ona ma w sobie właśnie takie rzeczy, które ja bardzo lubię. No. To skillowe rozwijanie postaci. To tak jakby jeszcze w takiej grze jak... ostatnio w tym było... W Path of Exile pojawił się ten aspekt rozbudowy osiedla i no właśnie to jest dla mnie idealne połączenie w takich grach, że trochę rozwoju postaci, trochę budowania. Cudo. Trzeba to podlać teraz. Pa, pa, pa. Gorzej, że jak się zetnie kwiatek, to potem znowu trzeba go zasadzić, znowu trzeba go podlać i to jest dużo roboty i nużące to jest dla mnie ostatecznie. Co by tutaj dołożyć? Niech się ugotuje to. To tutaj. Tutaj. O, mogę zrobić latarnię wreszcie. Proszę, proszę. Z latarnią będzie łatwiej. To jest tu. Copper bar. Trochę kopru? Na pewno mamy. Zaraz się zrobi. W Terrarii jest jakaś progresja? No ja nie grałem w Terrarii. Jednak takie 2D gry mnie nie kręcą za bardzo. Dobra, niech tu się usmaży, a ja przywołam, załatwię tutaj kolejnego podgrzybka. Ops. Co ja miałem zrobić? Aha, lampkę. Nie daje jakoś wybitnie dużo światła, ale już przynajmniej nie trzeba latać w ciemnościach. Już coś tam tego światła jest. Uwielbiasz pikselową? Ja nie bardzo rozumiem, jak można piksele lubić. Znaczy widziałem parę takich bardzo atrakcyjnych obrazów pikselowych, ale...
Nie, w ogóle do mnie to nie trafia. Rozumiem, że to są też bardzo często kwestie budżetowe. I dlatego się robi pixel arty. Ale mnie to nie kręci tak za bardzo. Pixel jest lepszy od AAA? Nie traktowałbym tego. To, bo to może być, znaczy to akurat małe prawdopodobieństwo, ale... Waypoint, mogę sobie też się teleportować. Coś może być pixel artem i być AAA. Coś może być pixel artem i być słabą grą, no to... O, Kilof się zepsuł. Czy nie mam tarczy zepsutej? Nie, tarcza jest w porządku. A, przecież znalazłem teleport. Skorzystajmy z niego. Cyk. Porównywanie Keepera do Terrarii jest mocno krzywdzące? Krzywdzące dla kogo? Wydaje mi się, że jest sensowne. Że jest tu wiele punktów wspólnych. Akurat. Porównywanie Core Keepera do Star Wars Outlaws jest krzywdzące dla Core Keepera. Ale w innych przypadkach... Myślę, że tutaj można spokojnie mówić o Minecrafcie, o Terrarii, czy Stardew Valley. To jest taka kategoria. I są tu jakieś punkty wspólne. Jednak... No proszę. Cyk. Więcej zupy grzybowej zrobię, bo ta zupa grzybowa jest super. O, Loop Hero. Loop Hero też fajne było. Graliście Państwo w Loop Hero? To jest taki trochę autokliker do pewnego stopnia. Ale... że wasza postać chodzi i walczy sama, ale to wy decydujecie o ekwipunku tej postaci. Zresztą w tytule Loop Hero pojawia się ten zwrot pętla i trzeba przyznać, że to jest bardzo celny zwrot, bardzo dobrze to opisuje tę grę. Dobre odstępy? Czy tu jest za dużo? Raz, dwa, trzy, cztery. Jest dobrze. Sea of Stars. Właśnie też słyszałem coś. Nie wiem, czy ja sobie nie ściągnąłem tego Sea of Stars. W sensie nie kupiłem. Czasami jest tak, że odpalam grę i to się zaczyna jakąś taką długą opowieścią narracyjną. Ja nie wiem, czy Sea of Stars tego nie miało czasami. Ja to lubię odpalić grę i grać. I potem ewentualnie posłuchać kawałek historii. Jak się zaczynają gry jakimiś takimi długimi wstępami, to mnie nudzi od razu. Dlatego WoW na początku był taki super, bo w WoWie dostawałeś, wchodziłeś do tam na pierwszy obszar i dostawałeś questa i miałeś iść zabijać świnie. Najprostsza rzecz na świecie, nie trzeba myśleć, po prostu idziesz, robisz, uczysz się podstawowych mechanik i tyle. Ja to lubię właśnie. I to samo tutaj w Core Keeper. Chodzisz, grasz i uczysz się rzeczy powoli. O, kapelusz. Mogę mieć dodatkowego minionka z takim kapeluszem. Nice. Kapelusz Witch Doktora. Elegancko, to mi się podoba. No więc ja nie lubię przez te warstwy narracyjne przechodzić, jak jeszcze nie wiem, czy mi się gra spodoba, a już mi każą słuchać historii przez 15 minut i to nie mam na to czasu. Najpierw pokażcie mi, czy mi się gra spodoba,
Jak mi się spodoba, to możecie mnie zaangażować w historię. Dopóki mi się nie spodoba, to proszę mi nie opowiadać, kurde, historii. Przez godzinę. Albo i dłużej. No, to są skrzynie. Nie wiem, skąd wziąć klucze do tych skrzyń. Czy nie mam tak, że gry zaczynają nudzić? No pewnie, że każdy ma. Każdy prędzej czy później się nudzimy grami, no to... Nie jest nic nadzwyczajnego. Ale zawsze się przytrafi jakiś taki... No dla mnie WoW jest zawsze takim pozytywnym tym przeżyciem. I wiem, że WoW dla wielu osób nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale mnie kręci. I zawsze tam znajdę się z... sporo godzin. Children of Morta to jest taki trochę a la hack and slash? A la Diablo? Chyba pograłem przez chwilę, ale też mnie nie zainteresował. Nie wiedzieć czemu. Podejmiemy się walki z bossem? Kurde, jak tu przed nim uciekać? Próbuję się osłaniać tarczą, ale... O, teraz mi się udało. Tak. Wkurzył się. Okej, przeżyliśmy. Ta tarcza jest mocna, ale niewystarczająco mocna. No to jeszcze się zmierzę z tym bossem kiedyś, przy innej okazji. A teraz lecę już, bo umówiłem się z żoną, że będziemy ratowali dobytek po 11:00. Więc lecę ratować dobytek. Do zobaczyska. Dziękuję wszystkim za ten mile spędzony czas. Pa, pa.